Dzisiaj chciałbym kontynuować naszą serię Uwierzyłem w Pana Jezusa i co dalej? Byłaby to część druga i poprzednio w pierwszej części zastanawialiśmy się, co człowiek powinien robić, jak się nawrócił i kontynuujemy ten wątek i chciałbym, żebyśmy dzisiaj ze Słowa Bożego przyjrzeli się najpierw, jak wygląda zgromadzenie Boga żywego, ale żeby temu się przyjrzeć, co Słowo Boże na ten temat mówi, najpierw chciałbym omówić temat tego, jak Biblia dzieli czas. Biblia dzieli czas na wieki. I te wieki, albo eony, albo okresy, albo czasami się pojawia słowo dyspensacje, to jest podział biblijny na różne charakterystyczne okresy. I to jest nam potrzebne po to, żebyśmy mogli we właściwej kolejności naświetlić charakter, jaki Biblia nadaje Kościołowi, jaki jest pochodzenie Kościoła, jakie jest przeznaczenie prawdziwego Kościoła. I tutaj zacznę od pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 3, werset 15. Apostoł Paweł podaje tam powód, dla którego ten list był w ogóle napisany. I tu są takie słowa: gdyby moje przyjście się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zgromadzeniem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Gdyby jednak moje przyjście się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Jaki wspaniały tytuł. Zgromadzenie Boga żywego, albo Kościół Boga żywego, filar i podwalina prawdy. Żywy Bóg ma na ziemi miejsce zamieszkania, bo to mówi nam słowo dom. Dom, w którym Bóg mieszka. A ten dom jest nazwany w tym fragmencie Słowa Bożego zgromadzeniem Boga żywego. Zgromadzenie Boga żywego. Jakiż jest to cudowny tytuł, zgromadzenie Boga żywego. I kolejna rzecz to fakt, że Bóg mówi, że to jest filar i podwalina prawdy. Jest to filar i podwalina prawdy, co oznacza, że nigdzie indziej nie można znaleźć prawdy, tylko tutaj. Nie znajdziemy prawdy w islamie ani w buddyzmie, ale jedynie w prawdziwym chrześcijaństwie. Prawdziwe zgromadzenie, prawdziwy Kościół nie jest jednak prawdą. Prawdą jest jedynie Chrystus. Prawdą jest Słowo Boże. A zgromadzenie jest podporą prawdy, ono, to zgromadzenie albo Kościół w tym świecie tą prawdę podtrzymuje. W dzisiejszych czasach panuje wielkie zamieszanie w tej kwestii, w tym temacie, a zrozumienie tego, czym jest zgromadzenie Boże albo Kościół Boży, jest bardzo nikłe. Ludzie nawet zasadniczo mogą myśleć, że to nie jest temat istotny. Da się dzisiaj słyszeć o wielu tak zwanych denominacjach, grupach, ugrupowaniach, kościołach. Nawzajem te grupy określają się czasami, jeśli są wrogo do siebie nastawione, sektami, kultami. Ale która z nich, ta grupa, denominacja, kościół, jest
która z nich, która z tych grup jest prawdziwą? Odpowiedzi nie powinniśmy szukać wśród ludzkich przekonań i poglądów. Taką odpowiedź może dać tylko i wyłącznie Słowo Boże. Jedynie Słowo Boże może być dla nas autorytetem, na którym możemy się oprzeć. Musimy jednak mieć świadomość, że musimy odrzucać kłamstwo i musimy w związku z tym odrzucić powszechnie propagowaną ideę dalszego rozwoju prawdy. To taka popularna jest myśl, czyli koncepcja taka, że prawda rzekomo się rozwija, co oznacza, że wykracza się świadomie ponad to, co mówi Pismo Święte. Taki rozwój niestety otwiera szeroko na oścież drzwi dla wprowadzenia do rzeczy świętych mieszanki ludzkich koncepcji, wymysłów, wyobrażeń, tradycji. Taka prawda, która by się miała dopiero rozwijać, nie byłaby prawdą od samego początku. To jest fundamentalny fakt, że prawda albo jest prawdą, albo nie jest prawdą. Nie mielibyśmy wówczas niczego spolegliwego, na czym można by się oprzeć. Czyli nie mielibyśmy wtedy nic takiego, co byłoby takim fundamentem. A przecież potrzebujemy i kotwicy duszy, i fundamentu dla spokojnego opierania się na nim. Ale na całe szczęście to nie jest tak, że prawda się rozwija. Bóg objawił nam przecież w swoim słowie swoją świętą wolę. Nasza mądrość zaś i pewność polegają na tym, że poddajemy się Bożemu Słowu i pozostaniemy w tym, co od początku słyszeliśmy. 1 Jana, 2 rozdział, 24 wiersz mówi na przykład takie słowa. 1 Jana 2:24. Coście tedy słyszeli od początku, niech to zostaje w was. Jeśli w was zostanie to, coście słyszeli od początku, to i wy zostaniecie w Synu i w Ojcu. Czyli jest tutaj wyraźnie powiedziane w pierwszym liście Jana 2:24, żebyśmy pozostali w tym, co słyszeliśmy od początku. W Słowie Bożym znajdujemy tylko jedno zgromadzenie w błogosławionej jedności. Tam nie ma wielu denominacji. Tam jest tylko jeden Kościół. I to jedno zgromadzenie w takiej błogosławionej jedności jest we wszystkich krajach. Zgromadzenie Boga Żywego albo Kościół Boga Żywego jest jedynym zgromadzeniem, jedynym Kościołem, który Bóg uznaje i do którego należy każdy wierzący w Chrystusa. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest częścią tego jedynego, prawdziwego zgromadzenia. I tutaj powstaje pytanie, co znaczy w ogóle zgromadzenie albo Kościół? Może to jest pytanie, które sam sobie zadajesz. Dlaczego używam określenia zgromadzenie? I widać od razu, że bardziej wolę słowo zgromadzenie od słowa kościół i nawet od słowa gmina. To jest prawda. Bardziej wolę słowo zgromadzenie. I to słowo zgromadzenie wydaje mi się najlepszym tłumaczeniem greckiego słowa eklesia. Eklesia. To słowo eklezja to jest słowo, które właśnie w Nowych Testamentach w większości przekładów przełożono na słowo kościół albo zbór. I to słowo eklezja w rzeczywistości, jeśli się mu przyjrzymy, składa się z greckiego przyimka ek, który znaczy z czegoś, a po drugie z czasownika kaleo. To słowo kaleo
przetłumaczone jako wołanie, daje nam wskazówkę, że eklezja znaczy dosłownie wywołana. Wywołana z czegoś. Dawniej słowem eklezja Grecy określali liczne grono obywateli, którzy zgromadzali się w celu porozmawiania, przedyskutowania spraw publicznych. I w Biblii znajdujemy na to dwa interesujące przykłady. Po pierwsze w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, 39 wiersz. I tam padają takie słowa: jeśli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. I to były słowa pisarza miejskiego. A z kolei w tym samym rozdziale, w wersecie 40, jest powiedziane: to powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. W Biblii, w Nowym Testamencie, słowem zgromadzenie określa się przeważnie wierzących chrześcijan, czyli tych, którzy są narodzeni na nowo z wody i z ducha. Ci, którzy ratowali się spośród rodu złego i przewrotnego. I ci wierzący chrześcijanie zostali wywołani ze świata i zgodnie z myślą i wolą Boga są skoncentrowani na Chrystusie, są skupieni wokół Chrystusa, czyli zgromadzeni wokół Chrystusa. Zgromadzenia wokół jednej osoby nie nazywano słowami Kościół ani gmina. Na to właśnie znaczenie pragnął widocznie wskazać Duch Święty, Duch Boży, skoro używa on tu słowa eklezja, czyli chciał Duch Święty podkreślić, że istotą Kościoła jest zgromadzenie się wokół jednej osoby Chrystusa. Dodatkowo słowo Kościół oparte jest na greckim słowie kyriake i to oznaczało w mowie potocznej wczesnych chrześcijan Dzień Pański. To oznacza, że to słowo jest nieadekwatne, niewłaściwe dla określenia tego, co określić należy jako zgromadzenie. W Nowym Testamencie znajdujemy potrójne użycie słowa eklezja. Określa ono ogólne zgromadzenie. Po drugie, może oznaczać zgromadzenie Izraela w Starym Testamencie. Po trzecie, zgromadzenie Boga żywego, co widzimy na przykład w 1 Koryntian 10:32. 1 Koryntian 10:32. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Tutaj to słowo zgromadzeniu Bożemu, Kościołowi Bożemu jest użyte. I zgromadzenie Boga żywego, wyrażenie to jest najczęściej używane w tym właśnie znaczeniu. Skoro wiemy, czym zgromadzenie jest, warto sobie zadać pytanie, czym zgromadzenie nie jest. Bo spotykamy się z błędnymi poglądami, że zgromadzenie nowotestamentowe jest dalszym ciągiem Izraela Starego Testamentu. Jest to poważny błąd. Albo że jest ono jakby duchowym Izraelem i że postępowanie Boże w Starym i Nowym Testamencie jest zasadnicze takie samo. Jest to uproszczenie. Błędnie często uważa się, że to, co się dotyczy żydostwa w Starym Testamencie, również obecnie jest tą samą miarą, którą Bóg odnosi do chrześcijaństwa. No to jest pomyłka. I dla wielu błędnie myślących zgromadzenie
Albo inaczej, Kościół jest po prostu sumą wierzących wszystkich czasów. To także nie jest prawda. Dla zrozumienia poruszonego w Słowie Bożym tematu zgromadzenia bardzo ważne jest, by należycie pojąć znaczne różnice, a nawet przeciwieństwa zachodzące pomiędzy tym, co się tyczy postępowania Boga i Bożych dróg w Starym Testamencie, a tym, czego Bóg dokonuje dzisiaj ku uwielbieniu swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Oraz ważne jest, żebyśmy uwzględnili to, że Izrael to nie zgromadzenie, a zgromadzenie to nie Izrael. To są bardzo ważne rozróżnienia, których nie wolno nam przeaczać. Oczywiście są pewne elementy, które były już prawdą w Starym Testamencie i to nie chcę tego całkowicie zignorować. I tutaj zanim przejdę do różnic pomiędzy drogami Bożymi Starym i w Nowym Testamencie, mam życzenie podkreślić to, że zawsze istniały rzeczy, które są prawdą ponadczasową i które są na zawsze ważne. Tak samo jak Bóg zawsze był i jest jedynym Bogiem, absolutnie jedynym prawdziwym Bogiem, tak też zawsze istnieli ludzie, którzy dzięki łasce Boga wierzyli, ufając Jego Słowu, a których Bóg miłował. Bóg to, czego dokonywał już w Starym Testamencie, czynił przez Ducha Świętego. Dzisiaj jest identycznie. Też, co Bóg wykonuje, to wykonuje przez Ducha Świętego. Istnieją też moralne zasady rządów Boga, to znaczy Jego postępowanie z ludźmi. Stanowią one ważną część Starego Testamentu. I te zasady, moralne zasady rządów Boga, były i są zawsze takie same. Znamy na przykład życie starotestamentowych patriarchów i wierzących, jakie prowadzili oni przed obliczem Boga, i jest to dla nas bardzo ważnym pouczeniem, jak mamy zachowywać się w codziennym, praktycznym życiu. Czytamy już w najstarszej księdze Biblii, w księdze Hioba, wypowiedź pełną pociechy, radości, a ważną także dzisiaj, dotyczącą Bożego postępowania wobec wierzących. Księga Hioba, 36 rozdział, 7 wiersz mówi: Bóg nie odwraca swoich oczu od sprawiedliwego. To już w Starym Testamencie Bóg dobrowolnie dał obietnice, na których zawsze opiera się wiara. Również Nowy Testament zawiera drogie obietnice, choć ich charakter może być nieco inny niż w Starym Testamencie i często jest. I tak jak wspomniałem, do zrozumienia tego, czym Kościół jest, musimy mieć ten punkt odniesienia, że Bóg dzieli czas. Czas ten da się podzielić różnie, w zależności od tego, w jaki sposób do tego podchodzimy. Ja natomiast jestem zwolennikiem tego, że ten czas w Biblii dzieli się jak gdyby na 7 wieków. I te 7 wieków, albo 7 eonów, albo 7 dyspensacji, albo 7 okresów, to jest postępowanie drogi Boże wobec człowieka w różnych czasach. I na przestrzeni historii zbawienia widzimy różne podejścia Boga do człowieka. W Piśmie Świętym znajduje się łącznie 7 wieków Bożego zarządzania. Przez określenie eon, dyspensacja, okres albo wiek, mamy na myśli kolejno po sobie następujące okresy historii zbawienia. One różnią się pod względem sposobu postępowania Boga względem człowieka. Każdy z tych wieków nosi inny charakter i wszystkie one przeminęły już bezpowrotnie i mamy tutaj kilka. Pierwszy wiek to jest wiek niewinności. Wiek pierwszy to czas niewinności, kiedy pierwsza para ludzi adowała się ziemskim rajem Bożym, ogrodem Eden,
Oni nie mieli świadomości dobra i zła. Słowo Boże objawia nam, że okres ten nie trwał prawdopodobnie zbyt długo, bowiem wskutek wkroczenia grzechu nastąpił nagły koniec. I już pierwszy wiek Bóg musiał zakończyć sądem. Ten sąd widzimy w pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdział, 24 wiersz. Tam są takie słowa. Wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. I tu wiek niewinności kończy się. Kolejny wiek to jest wiek sumienia. Wiek sumienia, możemy powiedzieć drugi wiek, trwał od upadku Adama w grzech do Noego. I ten wiek sumienia od upadku Adama w grzech aż do Noego obejmował, jeżeli weźmiemy dosłownie te lata, które widzimy w Biblii, około 1656 lat. 1656 lat Bóg nie podał wtedy jeszcze zarządzeń dotyczących współżycia ludzi między sobą, ani nie uregulował ich stosunku do Boga samego. Przez upadek w grzech jednak człowiek otrzymał w opatrzności Bożej sumienie. Sumienie, które jest tym, co nas oskarża albo chwali wewnętrznie. To sumienie to jest świadomość tego, co jest złe, a co dobre. I to wyraża Bóg między innymi słowami widocznymi w 1 Mojżeszowej, 3 rozdział, 22 werset. Tak powiedział Bóg. Stał się człowiek taki jak my. Zna dobro i zło. Oprócz objawienia, które Bóg dał o sobie samym w stworzeniu oraz w swoim postępowaniu względem pierwszego człowieka, sumienie miało być na długi czas jedynym w swoim rodzaju wyznacznikiem czynienia lub też nieczynienia czegoś. I ten eon, ten wiek, ta dyspensacja zakończyła się także sądem Bożym. Bóg sprowadził na świat bezbożnych ludzi potop. Mówi nam o tym m.in. 2 Piotra 2,5. Drugi list Piotra, 2 rozdział, 5 werset. I jeżeli pierwotnemu światu nie przepuścił, ale samo ósmego Noego kaznodzieję sprawiedliwości zachował, zesławszy potop na świat bezbożnych. I mamy też informację w 1 Mojżeszowej, 7 rozdziale, 11 do 23 wiersza. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i 3 żony synów jego z nimi. Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego i wszelkie bydło według rodzaju swego i wszelkie płazy pełzające po ziemi według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła. I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. A te, co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły
jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. A potop trwał na ziemi 40 dni i wezbrały wody i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią, a wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak, że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, tak, że zupełnie zostały zakryte i wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta i wszelkie płazy pełzające po ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi, pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Kolejny etap, kolejny okres, kolejny wiek, kolejna dyspensacja to trzeci wiek, czas, który możemy nazwać czasem rządów. Charakteryzuje się ten czas tym, że Bóg dał człowiekowi, a dokładnie Noemu, miecz. Władzę, aby utrzymywał na ziemi właściwe obyczaje i porządek. Widzimy to w 1 Mojżeszowej, 9 rozdział. Od 3 do 7 wersetu. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. I tutaj widzimy jednoznacznie, że okres ten rozciąga się od Noego. A później widzimy, że kończy się na Abrahamie i trwa około 452 lata. Aby położyć kres ludzkim gwałtom, Bóg ustanowił w pewnym sensie rządy, które dotychczas sprawował wyłącznie Bóg sam, a które teraz złożył w ręce ludzi i nakazał. I tutaj mamy 1 Mojżeszową 9:6 przed chwilą przeczytaną. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. I mamy tutaj wyraźną wskazówkę tych rządów właśnie. I na końcu tego wieku rządów nastąpił sąd Boży polegający na tym, że Bóg pomieszał jeden język, którego dotąd używali wszyscy ludzie i zaczęło się tak, że wszyscy ludzie mieli różne języki. I tutaj widzimy ten sąd w 1 Mojżeszowej, 11 rozdziale, od 5 do 9 wiersza. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi.
i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Jednoznacznie tutaj widzimy, że z jednego języka zrobiła się mieszanka języków. Kolejnym okresem, kolejną dyspensacją, kolejnym eonem, kolejnym wiekiem jest wiek obietnic. To jest wiek czwarty, wiek obietnic. W IV wieku, w czasie od Abrahama do Mojżesza, znajdujemy obietnicę daną przez Boga Abrahamowi, że Bóg uczyni z niego wielki naród. I te obietnice widzimy w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział, 3 wiersz. I będę błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Tak mówi Słowo Boże w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział, 3 wiersz. Następnie Bóg obiecał Abrahamowi syna, którego ten otrzymał w wieku 100 lat. Widzimy to wyraźnie udokumentowane w Rzymian, 4 rozdział. Rzymian, 4 rozdział. 19 werset do 21. I nie osłabł wierze, i nie zważał na ciało swoje już obumarłe, mając około 100 lat, ani na obumarły żywot Sary. O obietnicy też Bożej nie wątpił przez niedowiarstwo, ale wzmocnił się wiarą i dał chwałę Bogu. I będąc zupełnie pewnym, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić. Taka obietnica została złożona i została zrealizowana. I tutaj widzimy, że Bóg obiecał Abrahamowi syna, który był także obrazem kogoś większego, to znaczy Chrystusa Jezusa. W świetle tych Bożych obietnic upłynęło od tego czasu 505 lat sądu, kiedy to lud izraelski uciskany był przez Faraona w Egipcie, co mamy opisane w drugiej Mojżeszowej, 2 Mojżeszowa, 1 rozdział, 8 do 16 wersetu. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i uciec z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla Faraona miasta spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Kolejny, 5 eon, 5 okres, 5 dyspensacja, 5 wiek, to wiek zakonu albo inaczej prawa. Zakon to prawo, prawo to zakon, obejmujący czas od Mojżesza do Chrystusa. Jest to okres około 1420 lat. Wiek ten zajmuje w pouczeniach starotestamentowych najwięcej miejsca i ma nadzwyczajne znaczenie. Zakon nadany ziemskiemu ludowi Bożemu Izraelowi,
rozprzestrzeniał jasne światło co do myśli i istoty Boga. Zakon zawiera też niezwykle trafne obrazy Chrystusa i Jego dzieła. Chodzi tu zwłaszcza o Boże zarządzenia w kwestii składania ofiar oraz o budowę namiotu zgromadzenia. W innej perspektywie było to zapewne jarzmo, jak mówił Piotr, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść, tak mówi Piotr o zakonie w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 10 wiersz. Zakon był przewodnikiem, albo inaczej pedagogiem, albo inaczej wychowawcą do Chrystusa. Tak pisze Paweł w Galacjan, 3 rozdział, 24 wiersz. I Paweł urodził się jeszcze pod zakonem. Galacjan, 4 rozdział, 4 wiersz. I Pan Jezus Chrystus sam urodził się jeszcze pod zakonem. Galacjan 4:4 mówi, kiedy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego. I On się urodził pod zakonem. Możemy to przeczytać właśnie w Galacjan, 4 rozdział, 4 wiersz. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon. W tym wersecie na marginesie mówiąc, widzimy, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, bo został posłany jako Syn, jeszcze zanim się urodził, jest nazywany tu Synem, bo został posłany jako Syn. I widzimy, że Pan Jezus Chrystus był poddany pod zakon. I dalej, na końcu epoki zakonu nastąpił sąd, który dotyczył narodu izraelskiego jako całości. Bóg poddał 10 pokoleń Izraela niewoli asyryjskiej, co widzimy w II Królewskiej, 17 rozdział. Druga Królewska, 17 rozdział. W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu nadciągnął Salmanazar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu daninę. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego, i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu. Kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia, po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że zostały te pokolenia uprowadzone do niewoli asyryjskiej. A jakiś czas potem pozostałe 2 pokolenia niewoli babilońskiej. Druga Królewska 25 o tym mówi. Druga Królewska 25. W 9 roku jego panowania, w 10 miesiącu, 10 dnia tegoż miesiąca, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem, obległ je i usypał wokoło niego szańce. I miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedekiasza. 9 dnia tego miesiąca, gdy wzmógł się głód w mieście i nie stało już chleba dla prostego ludu, zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami.
gdy obok królewskiego ogrodu, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto i skierowali się w stronę puszczy. Lecz wojsko chaldejskie puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich, całe zaś jego wojsko, opuściwszy go, rozpierzchło się. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Rybli, i tam go osądzili. Synów Sedekiasza na jego oczach zabito, i jego samego kazał oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że w piątym miesiącu, siódmego dnia tegoż miesiąca, a był to 19 rok panowania króla Nebukadnezara, króla babilońskiego, przybył Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego, do Jeruzalemu i spalił świątynię Pana, dom królewski i wszystkie domy w Jeruzalemie, wszystkie duże domy spalił ogniem. Wszystkie zaś mury otaczające Jeruzalem zburzyło całe wojsko chaldejskie, które było przy dowódcy gwardii przybocznej. Resztę ludu zaś, która jeszcze pozostała w mieście, i tych, którzy zbiegli do króla babilońskiego, oraz resztę pospólstwa, uprowadził Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, do niewoli. Jednoznacznie widzimy koniec tego okresu. Jest to sąd, który trwa aż do dzisiejszego dnia. Na koniec zaś sprowadził Bóg 70 lat po Chrystusie sąd nad systemem żydowskim poprzez zburzenie Jerozolimy. I tutaj jednoznacznie widzimy koniec wieku zakonu. Kolejny wiek to jest wiek łaski. Wiek łaski to jest okres łaski, obecny czas, który po kolei licząc jest szóstym okresem, szóstym wiekiem. Jest to wiek, w którym my żyjemy. Jest to czas łaski. Oto teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia. Rozpoczął się on od dnia Pięćdziesiątnicy, co pokazują nam Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, z zesłaniem Ducha Świętego, a zakończenie swoje znajdzie w chwili pochwycenia Kościoła, pochwycenia zgromadzenia, co jest opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział 15 do 17 wersetu. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Bo to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi pochwyceni, będziemy w obłokach na spotkanie Pana, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Więc jednoznacznie widzimy koniec okresu łaski w tym miejscu. Gdy patrzymy na historię zbawienia, wiek ten jest okresem najważniejszym, najwznioślejszym w drogach Bożych, w drogach Bożego postępowania względem człowieka. Jest to czas Kościoła na ziemi, czas zgromadzenia na ziemi, czas, w którym Bóg powołuje z tego świata grzeszników, by wprowadzić ich do cudownej swojej światłości. Patrząc z perspektywy historycznej, również ten wiek, okres chrześcijaństwa, zakończony będzie najważniejszym sądem. Pan Jezus dokona osądu nominalnych chrześcijan, zsyłając na nich skuteczną moc błędu. Widzimy to w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 7 do 12 wersetu. Z tego fragmentu najważniejsze są słowa: aby wierzyli kłamstwu, aby zostali osądzeni ci, którzy nie uwierzyli prawdzie. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, od 7 do 12. Albowiem już jest czynną tajemnica nieprawości, tylko ten, który teraz przeszkadza, musi być spośrodka odjęty, a wtedy objawiony będzie ów bezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy objawieniem przyjścia swego,
którego przyjście jest podług sprawy szatana ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i ze wszelkim oszukaństwem nieprawości w tych, którzy giną za to, że miłości prawdy nie przyjęli dla swego zbawienia i dlatego pośle im Bóg skuteczny obłęd tak, iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość, lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia. Więc widzimy jednoznacznie, ten sąd będzie polegał na zesłaniu ostrego obłędu. I to są bardzo poważne słowa, które jednoznacznie nam pokazuje, że ten szósty wiek łaski zakończy się tego typu sądem. Jest jeszcze siódmy okres tysiącletniego królestwa, wiek tysiącletniego królestwa, dyspensacja tysiącletniego królestwa, eon tysiącletniego królestwa. Siódmym i ostatnim okresem jest ten okres i to tysiącletnie królestwo rozpocznie się ukazaniem się Pana Jezusa Chrystusa w mocy i chwale, co widzimy między innymi w objawieniu 11 rozdział. Objawienie Jezusa Chrystusa, 11 rozdział. 11 rozdział objawienia. Od 15 wiersza. I zatrąbił anioł siódmy. I stały się głosy wielkie na niebie mówiące: królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego. I królować będzie na wieki wieków. I 24 starców, którzy przed Bogiem siedzą na tronach swoich, upadli na oblicze swe i oddali pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś i przyjść masz, żeś wziął moc swoją i wielką i królujesz. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom swoim, prorokom i świętym i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, którzy psują ziemię. I to się kończy tym, co nazywamy wielkim sądem wielkiego białego tronu. Objawienie 20 rozdział. Objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 20. I diabeł, który ich zwodził, rzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i dzikie zwierzę i fałszywy prorok, i będą męczeni dniem i we dnie i w nocy, aż na wieki wieków. I widziałem... I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otwarte, i inna księga została otwarta, która jest księgą żywota. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach, według uczynków swoich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste, to jest druga śmierć. Jednoznacznie widzimy ten sąd i on tutaj jest wyraźnie spuentowany. I jeśli kto nie był zapisany w Księdze Żywota, wrzucony był w jezioro ogniste. Straszny koniec. I tutaj ten sąd białego tronu, przed którym wszyscy umarli, którzy kiedyś za życia na ziemi nie przyjęli Chrystusa w wierze, zostaną osądzeni i wrzuceni do jeziora ognistego. Widzimy zatem, jak tutaj Kościół realizację znajduje głównie w wieku łaski i to jest kluczowa rzecz dla nas, żebyśmy na to zwracali uwagę. Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że mamy właśnie
podążać za Nim, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo. Niech Bóg w tym nam pomoże. To jest koniec drugiej części tego cyklu. Uwierzyłem w Pana Jezusa i co dalej? Jeśli Bóg daruje łaski, będzie trzecia część tego cyklu wkrótce.